Cześć. Dzisiaj króciutko, ale na żywo po meczu, na gorąco, więc pogadamy sobie o tym, jak trener Niedźwiedź, chciałem powiedzieć, z przyzwyczajenia Myśliwiec wylądował przy Piłsudskiego i czy był to debiut udany, czy jednak nie do końca, czy były dociągnięcia, czy ich brakowało. No, po prostu omówimy sobie to, co dzisiaj się wydarzyło. Wygraliśmy 2-0. Można by było powiedzieć, że ciężko sobie wymarzyć lepszy debiut, ale na pewno pewne rzeczy były na plus, niektóre w mojej perspektywie nie do końca, ale o tym zdążymy sobie pogadać, więc jak ktoś chciałby coś tam od siebie rzucić, tak w paru zdaniach, nie półgodzinny wywiad na temat całego meczu, tylko to jak to w waszej ocenie wyglądało, ty byłeś na meczu, więc perspektywa trybunowa na pewno zupełnie inna niż odbiór w telewizji. Ja akurat dzisiaj nie byłem na meczu, ale myślę, że taki mecz taki jak wiele naszych przy Piłsudskiego, to znaczy siedzimy na przeciwniku i za wiele z tego nie wynika. Fajnie zamykamy gdzieś tam zespół w takim zamku hokejowym przez dłuższy czas. Na pewno plusem było to, że nie wrzucaliśmy na opór tych piłek tak jak to bywało wcześniej, natomiast no, po strzelonej bramce ja wiem, że to się w tak krótkim czasie nie da nagle naprawić czy troszkę sfiksować, ale kolejny raz gdzieś tam po strzelonej bramce zespół się, nie wiem czy się cofa naturalnie, czy takie było założenie. Ale gdyby Cracovia tam wykorzystała jedną z paru sytuacji w drugiej połowie, na początku, to ten mecz mógłby się potoczyć różnie. Aczkolwiek no tak wydaje mi się, że na takie 1-0 zasłużyliśmy tutaj. Może 2-1 ewentualnie. Także no ja się cieszę, że wygraliśmy. Fajnie, że trener zaczął od zwycięstwa i myślę, że jest to dobre podłoże pod to, żeby pojechać do Kielc i też tam powalczyć o 3 punkty, tym bardziej, że Korona no prezentuje się bardzo mizernie, więc jadąc tam na pewno będę liczył, że wskoczymy punktowo na liczbę 13. Cześć, cześć wszystkim. No ja muszę powiedzieć, że niedawno dojechałem i pierwsza myśl, którą miałem jadąc się na mecz, to taka obawa, obawa, która mieszała się z taką permanentną niewiedzą, czyli nie wiedziałem, czego się spodziewać tak naprawdę po tej drużynie. Nie wiedziałem, czego się spodziewać po trenerze Myśliwców. Nie wiedziałem, czego się spodziewać po 11, którą wystawi. Nawet tam jakieś rozmowy były przed meczem i wiele osób się zastanawiało, jak zestawi tą jedenastkę trener Myśliwiec. No, można powiedzieć, że udany debiut, zdecydowanie na plus trenera Myśliwca. 3 punkty zainkasowane, co było najważniejsze w mojej opinii, bo te punkty dadzą oddech, te punkty dadzą troszeczkę spokoju. Szczególnie trenerowi, myślę, te punkty dadzą drużynie wiarę w to, że to, co zaczęli robić z trenerem Myśliwcem, ma sens, że to się sprawdza, trzeba w to iść dalej i na pewno zawsze takie debiuty zwycięskie dają dodatkowego kopa, dodatkowy bodziec i to zdecydowanie na plus. Obawiałem się tego meczu mocno, bo analizowałem sobie debiuty trenera Myśliwca w dorosłej piłce i te debiuty nie wyglądały niestety imponująco, a wręcz bym powiedział, że mocno słabo i obawiałem się tego, natomiast fajnie, że udało się to wygrać. Tak na początek może powiem na gorąco, że widzę jakąś tam poprawę w organizacji gry defensywnej. Trzeba oddać królowi co królewskie i dla mnie Mateusz Żyro comeback zdecydowany. Bardzo dobry mecz w jego wykonaniu w mojej opinii, przynajmniej z perspektywy trybuny. Wyglądał solidnie, wygrywał wszystkie pojedynki powietrzne. Naprawdę bardzo, bardzo dobre zawody według mnie Mateusza Żyry i widać, że to zmiana trenera
dała mu jakiś nowy impuls. I myślę, że chciał się tutaj mocno pokazać z dobrej strony, co mu się udało. I Biza też myślę, że jak na pierwszy mecz, trzeba pamiętać, że to jest chłopak, który wyjechał pierwszy raz ze swojego kraju, od razu został rzucony na głębokie wody i myślę, że tam poza jedną sytuacją, która mi się tak właśnie kojarzy z perspektywy stadionu, gdzie tam próbował wyprowadzić, jakby piłkę stracił i tam mocno nas nadział na nieciekawą sytuację, to oprócz tego też trzeba powiedzieć, że solidne zawody w wykonaniu Hiszpana, mając oczywiście z tyłu głowy, że to był jego pierwszy mecz, tak jak mówię, w nowej lidze, nowe środowisko, bardzo, bardzo mało czasu minęło od jego przyjścia do Widzewa, więc uważam, że na plusik trzeba mu zapisać te zawody. Natomiast szefem defensywy zdecydowanie Mateusz Żyro w tym meczu w moich oczach. Mato Miloš też trzeba mu kilka ciepłych słów oddać, bo uważam, że też bardzo, bardzo solidne zawody. Dużo tam chłop dał z wątroby. Taka gra box to box. Myślę, że dzisiaj go wiele kosztowała zdrowia. Natomiast bardzo, bardzo też fajne zawody w jego wykonaniu. Myślę, że też impulsem dla niego było to, że jednak kapitan Patryk Stępiński usiadł na ławce i ma to na pewno chciał mocno wykorzystać okazję, którą miał od trenera Myśliwca i uważam, że na chwilę obecną na pewno ją wykorzystał. No to tyle ode mnie na chwilę obecną. Posłucham, co ma się do powiedzenia. Manko. Siema. Siema, siema. No tak jak mówiłem ostatnio, no to będzie zupełnie nowe otwarcie, panowie, ale wam powiem szczerze, że po wypowiedziach piłkarzy mi się wydaje, że ta drużyna odetchnęła. Mam takie wrażenie, że po prostu oni zeszło jakby im z 5 kilo i oni w tym meczu zrobili takie coś, że te 2 lata mi się wydaje z Niedźwiedziem to dużo zrobił dla Widzewa, fakt, wszedł do ekstraklasy, utrzymał się, ale już w pewnym momencie mi się wydaje, że tam wszyscy mieli siebie dosyć. I ten mecz mi się to właśnie to pokazał. Tak jak też wam na samym początku mówiłem, że w ogóle zrobienie z piłkarza, z poczobuta, to jest dla mnie coś, to wydaje mi się, że taki Myśliwiec może zrobić z Żyru. I fakt ten mecz pokazał, że Niedźwiedź szukał w Mateuszu czegoś takiego, takich kwadratowych jaj, żeby on rozgrywał, żeby nie wiem, co on robił. A w tym meczu było po prostu pokazane, masz tej obrońcę i ty masz bronić. Masz tylko bronić, ty masz się nigdzie nie wychylać. I ten mecz tak to pokazał. I on, tak jak mówi Zizu, tak faktycznie on fajnie zagrał, pokazał. I to zupełnie co innego było. Zupełnie inna gra i widać taki troszeczkę chyba inny pomysł. Nawet same dośrodkowania to nie są po to, żeby dośrodkować, ale inaczej te dośrodkowania wyglądają. Tam jest 3 zawodników w środku pola i to już inaczej wygląda. Nie jak wcześniej to Niedźwiedź robił, gdzie był tylko sam Sanchez. No i to były takie dośrodkowania bardziej na obrońców, a nie dla zawodników. To tak, no. I tak, ja byłem spokojny. Byłem spokojny o ten mecz i powiem wam, że pierwsza połowa mi się podobała. W drugiej połowie troszeczkę tam czegoś brakowało. Dobrze też zareagował, bo mi się wydaje, że Klimek jak w pierwszej połowie fajnie zagrał, fajną miał tą pierwszą połowę, coś tam starał się ciągnąć, tak na drugą połowę jakby nie wyszedł i od razu dostał wędkę. I mi się wydaje, że też dobrą, bo kto wszedł do niego? Następny młodzieżowiec. On też fajnie się pokazał. Także potwierdzam, będzie 10 punktów w 4 meczach. No tak, tak, bo ty tutaj w ostatnim pokoju obstawiałeś właśnie 10 punktów w 4 najbliższych meczach. Czyli zostaje jeszcze 3 do ugrania, zobaczymy jak to będzie. No, trzeba tutaj na pewno nadmienić, że w drugą połowę no, wyszliśmy mocno, mocno ciężko. Tak rozkręcaliśmy się jak stary, dobry radziecki samochód i te pierwsze 15 minut no, wyglądało momentami dramatycznie. Tak? To troszeczkę zakrywało się obronę Częstochowy. Co prawda Krakowia grała w te wrzutki, które nam nie robiły jakiegoś kuku wielkiego, natomiast ten uderzenie w słupek, tam bodajże
Szechu z mojej perspektywy nie upilnował zawodnika Krakowi, no to ten mecz mógł się potoczyć zupełnie inaczej. Mogło być nowe rozdanie w tym meczu i Bóg raczy wiedzieć, jakby to się potoczyło. Na szczęście Słupek i od później myślę, że gdzieś w granicach, no nie wiem, przynajmniej tak mnie się wydawało z perspektywy trybun, w granicach 60., 65. minuty troszkę żeśmy się przebudzili i zaczęliśmy więcej iść do przodu. Pewno też zmiany trenera Myśliwca troszeczkę wniosły ożywienia w nasze poczynania, ale trzeba powiedzieć, że w drugą połowę wyszliśmy mocno bojaźliwie, że tak to nazwę, i przypomniały się stare demony ze Szczecina i z Białegostoku. Nie wiem, jak tam wy to widzieliście. No ja o tym już powiedziałem, więc nie będę się drugi raz powtarzał. Dla mnie wyglądało to bardzo podobnie. Strzeliliśmy bramkę, cofnęliśmy się do tyłu mocno, wręcz bym powiedział, że nas zdominowali. W tym samym momencie złożyła się ta sytuacja z błędem Iwisy, gdzie no, stworzył sytuację wręcz prawie stuprocentową. Do tego ten słupek, dużo zamieszania, wrzutek w pole karne. Oczywiście obrona z tego wyszła, natomiast no, chodzi mi o ogół, nie stricte tylko o obronę, ale ogólnie zespół po prostu się cofnął mocno, za bardzo w mojej ocenie i pewnie stąd też te zmiany. Ale Krakowia miała dobry moment, tak? Strzeliliśmy bramkę w najważniejszym momencie w sumie dla nas, kiedy no, nie mieliśmy kontroli nad meczem. Warto dodać tą asystę Kerka, to podanie do Jordiego. Myślę, że no, właśnie takiej jakości, jeżeli chodzi o podania od takich zawodników, należy wymagać i oczekiwać, że to są piłki na nos, piłki takie, które gdzieś na tych polskich boiskach nie widać ich za często. I od takiego zawodnika właśnie tego bym oczekiwał. Nie oczekuję od niego najszybszych sprintów w zespole, tylko właśnie jakości piłkarskiej, czyli dobre zagrania do przodu, w tempo, strzałów z dystansu, ten rzut wolny dobrze bity przez niego, tam dużo nie brakło, dobra wysokość, dobra siła uderzenia, no chyba piłka minęła około metra, ale ogólnie widać, że noga dobrze ułożona i pewnie zaraz po Bartku będzie to osoba, która będzie wykonywać całe fragmenty. No a co do obrony, no to tak naprawdę, kurczę, no nie wiem, no ja tutaj się jakoś zbytnio nie będę zachwycał, bo to jest dopiero pierwszy mecz. Też nie jestem do końca przekonany, czy ta Krakowia zagrała na miarę swoich możliwości. Oczywiście to też może być efektem tego, że my zagraliśmy po prostu dobry mecz i być może wyłączyliśmy ich dobre strony, no ale jednak baboli trochę było. Rawas na pewno w dobrej dyspozycji, tak mi się wydaje. Dosyć pewny. Było parę takich sytuacji, gdzie chyba tylko przy słupku tam był bez szans. Natomiast ten rzut wolny w końcówce też dobrze bity w okienko. Może nie takie idealne, ale jednak szło to w lewy górny rok bramki i też to wyjął, wyczuł, więc miał parę takich momentów, że dawał sobie radę. Dosyć dobrze wychodził do piłki. Tam chyba jeden miał taki błąd, gdzie piłka gdzieś tam spadła pod nogi naszemu obrońcy, ale z reguły wychodził dosyć pewnie do piąskowania i sobie z tym, no, w większości przypadków radził dobrze albo bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o młodzieżowców, no to Tkacz chyba na koniec taki dosyć kąśliwy strzał uderzył. To była końcówka meczu z dystansu. Ta piłka tak leciała w kierunku środka bramki, potem się odkręcała na lewy słupek i z tego był rzut rożny, ale co mi się podobało, na przykład Klimek, te jego wrzutki, schodził prawą stroną i w pewnym momencie skręcał do lewej i wrzucał lewą taką mocno bitą piłkę w pole karne. Te piłki były przede wszystkim dobrze bite, na dobrej wysokości. No nie były to balony, tylko to były piłki wrzucane tak, jak to powinno mieć miejsce, czyli po prostu lewonożny zawodnik ścinał na lewo, biegnąc prawą stroną i no tak jakby wrzucał w stronę bramki. Naprawdę to wyglądało całkiem nieźle. W drugiej połowie to słabiej wyglądało, ale wydaje mi się, że jest potencjał, jeżeli chodzi o w ogóle te wrzutki, no to my za trenera Niedźwiedzia, ja tutaj nie będę jakby krzyżował trenera Niedźwiedzia, bo to nie na tym polega, ale faktem jest, można zauważyć, że wydaje się, że jest nas więcej w polu karnym przy dośrodkowaniach, no i te dośrodkowania mam wrażenie, że też są trochę niżej grane, że nie gramy stricte tylko na Jordiego, który tam ma 1,90 m i
chyba do tej pory bramki z główki nie strzelił, tylko gramy właśnie te piłki chyba bardziej przystosowane do większości zespołów, jakim dysponujemy, przede wszystkim z przodu. No i ta wrzutka Fabio Nunesza to też w sumie można powiedzieć, że coś a la Klimek z drugiej strony, czyli chyba taki był pomysł, żeby po prostu żeby skręcać, nabierać na skręt zawodnika, przeciwnika i po prostu wrzucać w stronę bramki, nie odchodzącą piłkę, no i w końcu to się udało, więc... A jakbyś miał wybrać młodzieżowca na mecz w Kielcach, to czy dał ci odpocząć według ciebie na to, kto był zagrał od początku, czy Klimek, czy Tkacz? Bo ja przyznam szczerze, że ciężko, nie ciężko. Nie wiem. Ciężko, no ogólnie no Klimek dobrze wyglądał, przynajmniej no, wyglądał dobrze wtedy, kiedy dobrze widzę wyglądał, więc ciężko powiedzieć, no ja nie miałbym zastrzeżenia ani do jednego, ani do drugiego. Tak naprawdę jak jeden i drugi pokazywałby jakoś, to wpuściłbym jednego i drugiego bez względu na to, ile ma lat, no. Ale nie wiem, nie ciężko mi tutaj powiedzieć, kogo bym wybrał. No Tkacz tak naprawdę, no inaczej się gra, kiedy chce strzelić bramkę przy wyniku 0-0, a inaczej się gra, jak Tkacz grał i mieliśmy ten wynik i Krakowia musiała się otworzyć, żeby chcieć z nami przynajmniej zremisować, więc było więcej miejsca, przyszło zmęczenie i do tego ten strzał z dystansu po prostu można było próbować, więc no ciężko mi ocenić, kogo bym wziął tak naprawdę. No Korona to raczej będzie tam mocna siekiera, tak mi się wydaje, więc mocna kopanina z nastawieniem na dużo fauli, przerywanej gry i ogólnie ognia w naszym kierunku z wiadomych względów. No bardziej bym się tutaj chyba mimo wszystko na Klimka skłaniał, bo jednak pierwsza połowa to była taka połowa, w której po prostu jeszcze tego wyniku do pewnej minuty nie mieliśmy, a przewagę optyczną mimo wszystko mieliśmy. No i mi akurat, jeżeli chodzi o te zejścia i centry, no mi się to podobało, bo było to po prostu prawidłowo zrobione, tak? Czyli takie piłkarskie abecadło. No ta piłka naprawdę, no, dobrze bite w stronę bramki. No można się już nie tyle pokusić o dobrą centrę, ale i strzał, do tego piłka lecąca w bramkę gdzieś tam, no zawsze może zrobić dużo krzywdy, a to przypadkowy rzut karny, a to faul, no naprawdę jest możliwości wiele, więc dla mnie osobiście ja uważam, że w ten sposób, jeżeli mamy grać centry, nie na wysokości 10 piętra, tak jak to bywało wcześniej, tylko właśnie powiedzmy na wysokości tam, nie wiem, 1,80 m, może nawet ciut wyżej i po prostu, no powalczyć mogą o te piłki wszyscy praktycznie, tak? Bo wcześniej to było głównie grane na Jordiego, albo przerzucaliśmy na długi słupek, ta piłka sobie leciała jak balonik i w sumie za wiele z tego nie wynikało. Tutaj smrodu było dużo, aczkolwiek no po naszej stronie też było na początku drugiej połowy też takie zamieszanie w polu karnym dosyć częste, sprokurowane tymi właśnie wrzutkami i tak dalej, radziliśmy sobie z tym, ale mimo wszystko no to cofanie się do tyłu, to trzeba wyplenić, to musi być zadanie numer jeden dla trenera, mam wrażenie, bo mieliśmy taki moment, gdzie dostalibyśmy gonga i ten mecz mógł pójść w dwie strony, bo tak patrząc sobie na te 20 minut, to spokojnie Krakowia tam miała sytuację na to, żeby strzelić przynajmniej jedną bramkę, ten słupek, ta pomyłka i Wisy, do tego jakieś gdzieś tam zamieszanie w polu karnym, no mieliśmy bardzo słaby moment, no ale ta bramka na 2-0 po podaniu Kerka do Jordiego przyszła w idealnym momencie, kiedy mieli kontrolę nad meczem, na ile mi się zdawało, że po prostu jesteśmy bliżej stracenia niż strzelenia bramki na 2-0, no ale no piłka jest jaka jest i wydaje się, że no mimo wszystko wygraliśmy zasłużenie, aczkolwiek raczej sprawiedliwym wynikiem byłoby chyba takie 2-1 niż 2-0 albo 1-0. No i co? I myślę, że debiut raczej udany. Trochę inaczej wyglądamy na boisku. Nie gramy takiej piłki, wydaje się, takiej tiki-taki do usranej śmierci. Taki troszkę futbol jak z początku trenera Niedźwiedzia, ale w defensywie wyglądamy chyba solidniej mimo wszystko, ale to jest ciężko stwierdzić wszystko po jednym meczu, no bo wyrokować po jednym meczu, że Widzew gra lepiej w defensywie, to no to umówmy się, że to nie jest poważne. Po prostu być może taki mecz się przydarzył, że zagraliśmy lepiej, Krakowia zagrała słabiej albo odwrotnie. No takie wnioski to można wyciągnąć, nie wiem, po 5 kolejkach na przykład i zobaczyć, że faktycznie
niektórzy zawodnicy po prostu wyglądają solidniej i tyle. No, jakby po jednym meczu, to ja się po prostu cieszę z 3 punktów, a na oceny, no to jeszcze myślę, że przyjdzie czas. No, jak tutaj wygramy na Koronie, która no, bez względu w jakiej formie by byli, to dla nas to jest zawsze ciężki wyjazd. No to trzeba sobie powiedzieć, że jak tam zrobimy punkty, no i potem jeszcze mamy Puchar Polski, trzeba o tym pamiętać, także mamy tych wyjazdów dużo. Puchar Polski, Korona i do tego Piast Gliwice. No to zobaczymy, tak? Będzie. Myślę, że po Piaście Gliwice będzie można w jakiś sposób ocenić, jak ten widzę, w którym kierunku idzie, co się zmieniło na lepsze, co na gorsze, bo na pewno też będą aspekty, które pogorszymy względem tego, co było za ten na niedźwiedzia, więc nie ma co tutaj się podniecać, też nie ma co robić z trenera myśliwca nagle półboga, jak się robiło nieraz na Widzewie z ludzi, którzy są tu tydzień czy dwa, po prostu trzeba trenera wspierać, dać mu odpowiednie narzędzia, przygotować już okienko transferowe na zimę, już o tym myśleć, a nie zimą i będzie dobrze, no mam nadzieję, że tutaj po prostu będziemy szli do przodu i przede wszystkim będziemy zdobywać regularnie punkty. Nie wiem, czy zauważyliście, ale nawet w samej obronie to ten Ibiza no dużo lepiej wygląda. No, gościu ma taką pewność, ten odbiór, nawet wyprowadzenie, to podanie też zupełnie. No. Tam trochę w jednym momencie chciał się zabawić i stracił piłkę i mogło nas to kosztować bramką, ale to był chyba tylko moim zdaniem jedyny taki moment, gdzie popełnił babola. A tak to naprawdę solidnie wyglądał w tej obronie. I dlatego ta obrona mi się też wydaje wygląda lepiej. I to mnie właśnie bardzo dziwiło, że każdy z nas tutaj mówił o tym, że potrzebujemy obrońcę, a ówczesny trener się przy tym upierał, że on nie potrzebuje obrońcy. I dlatego to mnie tak raziło. Kto tu kieruje tym, kto tu kierował tą drużyną, tym całym zespołem, bo to było troszeczkę takie nielogiczne. No i wejście powiem wam Kerka, no jak ja zobaczyłem, gościu wszedł, tego dotknięcia piłki, on nawet nie musiał, on tylko raz przyjął, on przyjął od razu z podaniem, przyjmował z podaniem, to robi różnicę, no robi różnicę gościu. I taki środek Polak, Kerk, dajmy na to Alvarez i Hanousek, to może to fajnie wyglądać na lato. No tak, trzeba powiedzieć, że widać, że ten Sebastian grał trochę w inną piłkę niż tutaj u nas w kraju nad Wisłą, natomiast jeszcze pewno troszeczkę mu brakuje, ale już w tym meczu sparingowym ze Zniszem Pruszką było widać kilka zagrań, które dałyby do myślenia, że to jednak jest chłopak, który tutaj jest troszeczkę z innego grania i może nam dać jakieś tam, mam nadzieję, nieodległym czasie naprawdę jakąś konkretną różnicę. Widzę, że jest z nami Piotrek, więc zapraszamy na kącik imienia Dominika Kuna. Proszę, Piotr. Kun, Dominik. Cześć, pozdrawiam wszystkich znawców futbolu. Fantastyczne wypowiedzi, w ogóle zgadzam się z wami. Dobra, tak na poważnie. No cóż, tak jak dzwoniłem po meczu od razu do Radia Widzew, powtórzę to samo. No słuchajcie, jest nowe, tak, okno się otworzyło, trochę przewiew się zrobił, możemy, zawodnicy wszyscy carte blanche, jestem przekonany, że indywidualne rozmowy z myśliwcem były, no i cóż, no jak ja bym był zawodnikiem, postawcie się wśród tych obojętnie kogo, czy Dominika, czy nie Dominika, Ibizę, czy innego Kerka, no może, nie wiem, z pierwszego składu kogokolwiek, no to dostajesz szansę, tak? Otwiera się, przychodzi nowy trener, no to co chcesz zrobić? Pokazać się jak najlepszej strony, żeby trener później docelowo na ciebie stawiał w kolejnych spotkaniach, tak? Więc nie wiemy, czy jakby był u Niedźwiedzia Kerk od początku, czy był Ibiza, to by nie było to lepiej, nie byłoby większych argumentów przeciwko Legii.
Jordi fajnie mi się podobało już na Legii, dzisiaj też to nawinięcie takie, kończenie akcji, nie tak jak to, co miało sytuację na 2-1 na Legii, że Szczuba gdzieś obok, tylko po prostu nawinięcie, jedno, drugie, no dzisiaj nawinął i wyręczył go, tak, ten gościu z Krakowi, więc generalnie to spoko. No a tak to każdy, tak jak mówię, zagrał moim zdaniem troszeczkę lepiej, trochę więcej z wątroby ludzie dali, piłkarze, żeby po prostu się pokazać, tak? Też mi się wydaje, że fajne jest to, że myśliwiec tutaj Patryka posadził, nie dlatego, że mam coś przeciwko Patrykowi, natomiast no, ma grać ktoś, kto jest w formie i czy to będzie Patryk, który usiądzie, czy usiądzie Dominik, czy którykolwiek inny z zawodników, to ma widzew na końcu zyskać, a nie jakaś indywidualna jednostka. Oczywiście ogromny szacunek do Patryka i w ogóle żadnego złego słowa na jego temat nie powiem, natomiast no, jeżeli ktoś jest pod formą, no to chyba jest oczywiste, że po prostu stawiamy na innych ludzi. Natomiast to no, szczęście, no, nie tamten trafił słupek z tej Krakowi, tak. Natomiast u nas już tam w dupie z Krakowią, skupiając się całkowicie na naszym zespole, tak jak mówię, jeszcze raz się powtórzę, carte blanche, wszyscy otwieramy. Będzie jeszcze pewnie niejedno, szczególnie w tym meczu pucharowym, przetasowanie, sprawdzanie różnych zawodników, czy to od początku wyjdzie Tkacz, czy znowu gdzieś tam Klimek będą się przewijać ci młodzieżowcy. No dla mnie Tkacz w ogóle, jakby ta bomba wpadła, znaczy moim zdaniem paradoksalnie trochę dobrze, że nie strzelił tego z tej bramki, nie dlatego, że to tylko już by od razu, kto ta gra, jak my gramy, już by w ogóle wszystkim odpieprzyło w drugą stronę, jak to u nas bywa. Więc spokojny wynik 2-0 daje gdzieś tam optymistyczne spojrzenie na przyszłość. Myślę, że mamy argumenty w tych Kielcach. Fajnie też, że drużyna tak po strzeleniu bramki, wszyscy do siebie lecą, przybijają, tak widać, że jakiś taki nowy duch wstąpił. I niech ta nowa miotła trochę potrwa, popunktujmy. I spokojnie sobie zakończmy rundę w jakimś sensownym miejscu. No myślę, że generalnie pozytywnie, tak? Kto był na meczu? No ale klucz tematu. Jak Dominikun zagrał dzisiaj w swoich oczach? Ja myślę, to, wiesz co, no, nie ma jakichś hura optymistycznych zachwytów, natomiast solidne zawody, tak? No, nie mogę powiedzieć, nie można też, to nie jest jakieś przesadzone, że po prostu nie wiem, on zagrał jakoś wybitnie, bo nie zagrał wybitnie. Natomiast tak solidnie, tak? Pokazał się, tam było kilka, teraz jeszcze sobie obejrzałem powtórkę, jakieś tam piętki, gdzieś tam dojrzenie, wiesz, nie było ciągle patrzenie w dół, tylko jednak porozglądał się trochę po tym boisku. Trener, tak jak na briefingu mówił, pewnie nie wszystko jeszcze, bo to jego ręka, to tak jak Patryk powiedział, tak? Po piaście będziemy mogli ocenić. Na razie kilka takich podstawowych uwag, które jak widać sobie gdzieś tam większość piłkarzy wzięła do serducha i no i fajnie, tak. Powoli będziemy tą myśl naszego nowego tutaj trenera wdrażać w życie. No jest pozytywnie. Moim zdaniem jakiś taki powiew optymizmu jest i Kun Dominik, niech on gra. Ja wiem, żeby jakby był Alvarez, to pewnie by nie grał. Natomiast no niech wykorzystuje, tak, swoje to, że może, że dostaje minuty i niech każdy wykorzystuje i no nie wiem, no, najgorzej niektórzy tam mówili, że Szechu, no ja wiem, czy Szechu, no tam moim zdaniem przy pierwszej bramce to on tam trochę pomieszał i trochę mu trzeba to przypisać. No tak jak Patryk mówił, Biza to poza tą jedną stratą, to moim zdaniem najlepszy na boisku. No i cóż, no Jordi fajnie, Kerk to tak jak mówicie, no to jest trochę ponad tą ligę gościu, jeszcze nam dużo dobrego, oby dostawał jak najwięcej minut. No i cóż, no jest tak jak rozmawialiśmy z Izu przed meczem, że jedna wielka niewiadoma, no to myślę, że już teraz pewne wiadome zaczynają być. Oczywiście tonujemy to wszystko i nie wpadamy w hura optymizm, tylko po prostu obserwujemy, jest okej. Dobry trend i być może rzeczywiście
My nie byliśmy w tej szatni, nie wiemy, co tam się tak naprawdę między Niedźwiedziem a piłkarzami działo. Być może to było też powodem, że nie do końca było fajnie tak, jakbyśmy chcieli tego. Także jest okej. Okay. Oddaję głos i dzięki chłopaki za ten Red Room, bo naprawdę jest potrzebny. Piotr, a ja chciałem to dopytać. No. Chciałem dopytać, bo mówiły, że zawodnicy nowe otwarcie, zawodnicy no wyszli tak z większą, chcą się pokazać. Czyli, czyli co, że oni nie chcieli się już pokazywać, oni już nie chcieli wychodzić za Niedźwiedzia na boisko? Bo ja tego na przykład nie kupuję. Jak możesz grać w drużynie i dobra, no i nie chcesz się pokazać? Wiesz, nie chodzi o to, że oni nie chcieli się w tamtych meczach pokazać, tylko po prostu moim zdaniem gdzieś to przez zęby już czuli. To było taki niepokój, tak jak właściciel gdzieś tam się wypowiadał, że też to już po prostu w zawieszeniu to wszystko było, że zawodnicy czekali na tą zmianę, że już po prostu gdzieś tam może ktoś jeden, drugi się dowiedział i to było takie, że nie to, że oni nie chcieli, tylko to była taka nutka niepewności i teraz po prostu to wszystko zostało rozchwiane. Mamy już to, natomiast mamy już nowe rozdanie, mam na myśli tutaj nowego trenera Myśliwca oczywiście, natomiast znaczy jeszcze raz podkreślę to, co na samym początku, tak? Wejść po prostu w buty zawodnika. Jeżeli przychodzi nowy trener, to ty coś naturalnego moim zdaniem jest, że ty będziesz dał troszeczkę więcej od siebie, żeby jednak ten trener cię zapamiętał z tego meczu i żeby jednak chciał na ciebie stawać, a nie na kogoś, kto konkuruje na tą samą pozycję na przykład na boisku. Więc to nie to, że tam nie chcieli, po prostu Był jakiś tam niepokój, jakieś takie dziwne sytuacje, nie wiadomo jakie, bo ja też nie chcę nic wyrykować, bo nie mam pojęcia, co się w szatni działo. Natomiast no, jakiś tam wpływ pewnie tego był, że mogli grać lepiej, a grali jak grali i tyle. Także. Na przykład przykładem jest tego to, że w tym meczu zagrali zawodnicy, którzy wcześniej nie grali u Niedźwiedzia, bo wyszedł w podstawowej 11 Szechu. Zagrał jak zagrał, czy zagrał dobrze, czy zagrał źle, już to nie oceniając, ale moim zdaniem jest takie, że już trener po 2 latach, czy tam, nie wiem, po 2,5 roku miał już swoją, nie wiem, swoich 12 zawodników, na których po prostu stawiał. I nieważne, czy ten chłopak miał dobry mecz, czy pokazał się dobrze na treningu, czy się nie pokazał na treningu, on po prostu sobie już zaszufladkował swoich zawodników. No tak, zgodzę się z tobą. To był tylko taki przebłysk, gdzie dobra, w tym meczu dam mu zagrać, ale moim zdaniem to było takie coś, że on czasami wrzucał niektórych zawodników na taką minę, że po prostu no nie dało się przykładowo z tego wyjść, bo przykładowo wrzucił jakiegoś tam zawodnika na mecz z Legią, albo nie wiem, jakiegoś tam, kogo on tak spalił, wrzucił na jeden mecz i po prostu ten zawodnik był spalony i już potem więcej nie zagrał. To było jeszcze w pierwszej lidze. To znaczy, wiesz, przez taki okres czasu, poza tym, że on sobie swoją, mam na myśli Niedźwiedzia, jedenastkę miał w głowie i cały czas, mimo, tak jak mówisz, wystawiania kilkuminutowego czy na jeden mecz kogoś, to on i tak miał z tyłu głowy, że zaraz wyjdzie ten drugi. No to, no ale wiesz, to są zażyłości, które przez 2 lata gdzieś tam nabierasz w szatni pewnych, nie wiem, jakby lepszego flow, lepszej chemii w kontaktach międzyludzkich z tymi zawodnikami i powiedzmy lepiej się czujesz, nie wiem, może po w trakcie rozmów indywidualnych gdzieś tam to jest jakby, no, ja wiem, że to nie może być tak, że trener z piłkarzami to jest kolega i tak dalej, no ale jakiś tam, powiedzmy, mając na co dzień, to nie jest selekcjoner, który sobie przyjedzie raz, odbędzie 10 treningów i nie ma pojęcia w ogóle, jak to dalej będzie, tylko jakieś tam mimo wszystko więzi się robią i to, no i to rzeczywiście tutaj było potrzebne to przewietrzenie, żeby to jednak było od nowa nowe rozdanie, tak? Pewnie po jakimś czasie, nie wiem, Papszun jak odchodził, to też miał swoją jedenastkę, natomiast no zgodzę się z tobą, że jeżeli cokolwiek miałbym do Niedźwiedzia, no to pewnie to, że za bardzo się przyzwyczaił do tych swoich ludzi, którzy już byli zawsze i będą zawsze i teraz jednak Myśliwiec pokazuje, że Patryk może usiąść, tak przykładowo. No, tak jak no bo właśnie to teraz nawiązując do tego, zauważ, że wrzucał dalej tą samą jedenastkę, ale zmienił im system gry.
i to z automatu już nie działało tak jak wcześniej. Bo tak jak sobie znalazł Kuna na środku w tym całej pięcioobronnej linii, do tego w tej piątce znalazł sobie Stępińskiego na półprawym, to jeszcze fajnie działało. Później przy tej zmianie, tak jak teraz mamy, przykładowo gramy tą czwórką, czy to jest trójka w tej pomocy, czy tam czwórka w pomocy, już zależy jak to tam wygląda, to już też inaczej zupełnie wygląda. I taki Stępiński na prawym skrzydle, to naprawdę nawet nie mizernie, on po prostu wyglądał tak jak ja go też pamiętam. Na prawej obronie to nie był jakiś super zawodnik. Natomiast to nie można, tak jak Patryk powiedział, jednym meczu już będziemy oceniać, że tu już ręka nie, myśliwca zadziałała, jest wszystko. On miał i dobrze powiedział, dobrze, tak widać, że gościu, ja mam przynajmniej takie wrażenie, że on nie ściemnia, jak mówi. No na razie tych konferencji było krótko, natomiast też niektórzy zauważyli, że będą dłuższe, bo będą. Tak mi się też wydaje. Natomiast on mógł przekazać tylko tak naprawdę kilka podstawowych uwag do jednego, do drugiego. Ciekawy jestem, jak wyglądały te rozmowy indywidualne, bo co do tego także jestem przekonany, że może jeśli nie ze wszystkimi, to z większością zostały odbyte. Jak ty się czujesz na tej pozycji? Być może wiesz, jakąś roszadę zmienimy, wiesz, no to jest takie nowe rozdanie, tak? No ile ten Niedźwiedź, bo ponad 2, prawie 3 lata, tak? No to wiesz, no to jednak jest jakaś tam efekt tej miotły świeżości. No dobra, ale już jakby oddam głos komuś innemu. To, co chciałem powiedzieć, powiedziałem. Jedziemy dalej, ja widzę. No dzięki Piotrek. No na pewno trzeba powiedzieć, że takie zmiany to zawsze wywołuje dodatkowo jakiś impuls dodatkowy w drużynie, na pewno. Każdy z zawodników ma czystą kartę i jest coś takiego, że ci, którzy nie grali, liczą, że będą grali. Ci, którzy grali, byli pewniakami, pewno muszą się mocno spiąć, żeby utrzymać swoją pozycję w drużynie i utrzymać plac, więc występuje coś takiego jak taka dodatkowa mobilizacja. Natomiast ja chciałem tutaj przywołać, bo od razu mi się przypominają słowa Bartka Pawłowskiego tutaj w Red Roomie, który kiedyś powiedział, będąc naszym gościem, że on generalnie nie wierzy w efekt nowej miotły, że jak on się wyraził, jest coś takiego, że czasami faktycznie pomaga to krótkoterminowo, natomiast jak to Bartek się wtedy wyraził, jeżeli są jakieś głębsze problemy w drużynie, to one i tak prędzej czy później wyjdą i czasami wychodzą ze zdwojoną siłą. Więc miejmy nadzieję, że u nas takich jakichś głębszych problemów nie było. Trener Myśliwiec, wiadomo, no to nie jest czarnoksiężnik z czarodziejską różdżką, który przez 1,5 tygodnia przyszedł, dotknął tych chłopców i nagle oni stali się zupełnie innymi, lepszymi piłkarzami. To jest wiadomo, że proces, tutaj nie ma cudów. Tylko jakaś tam ciągłość pracy, systematyczność może przynieść jakieś wymierne korzyści i... No tak, ale sorry, że ci wejdę, Zizu chyba jednak przyznasz, że to, że jest myśliwiec, a dobrze, że nie jest na przykład taki Ojrzyński, tak? W mojej ocenie to by było naprawdę bardzo zły kierunek, jakbyśmy poszli przez gościa krzykacza, który się po prostu nie nadaje do Widzewa, więc tutaj... No gdzieś tam te argumenty... Nie, no, słuchaj, takie nazwiska, nie mówię o tym jednym meczu, ale myśliwiec widać, że... Takie nazwiska jak Ojrzyński, to wiesz, w moim postrzeganiu piłki to są poza dyskusją, tak? Jeżeli my prezentujemy jakąś strategię, jak ma nasz klub wyglądać, jak drużyna ma wyglądać i byśmy wzięli trenera Ojrzyńskiego, to byśmy sami sobie zaprzeczyli, tak? Więc akurat tutaj myślę, że trener Myśliwiec to jest kontynuacja pracy Niedźwiedzia, to nie jest rewolucja, a ewolucja, wydaje mi się, i w tą stronę powinno to zmierzać, przynajmniej z tego, co ja znam trenera Myśliwca i sobie tam go śledziłem, to myślę, że to jest, jeżeli chodzi oczywiście o takie bazowe założenie, bo wiadomo, że niuanse i szczególiki robią różnicę i każdy trener ma co innego w swoim tutaj, że tak powiem, wachlarzu. Natomiast jeżeli chodzi o takie bazowe granie w piłkę, to jest bardzo podobna gra do trenera Niedźwiedzia i te bazowe założenia są podobne, więc uważam, że to jest jakaś tam kontynuacja tej pracy, która została wykonana
przez trenera Niedźwiedzia i zawsze, zawsze chylę czoło przed trenerem Niedźwiedziem, bo w mojej opinii cały czas niezmiernie to jest trener, który jest jednym z najlepszych trenerów Widzewie w XXI wieku. Jest z nami Tomek. Tomek, zapraszamy Cię do dyskusji. Powiedz, jak Ty widziałeś ten mecz. Nie wiem, byłeś na meczu, oglądałeś w TV. Jak z Twojej perspektywy to wyglądało? Witam wszystkich. Cześć, cześć. Mecz oglądałem z trybun. Zgadzam się w większości z tym, co mówicie. Uważam, że troszeczkę Krachonkowia zagrała poniżej swojego poziomu i mieliśmy szansę się tutaj wykazać. Natomiast no, Żyro dzisiaj, profesor, świetnie też powalczył Milosz, tylko no, jestem ciekawy, jak on będzie wyglądał na tej pozycji, kiedy będzie musiał więcej bronić, bo tutaj aż takiego ciśnienia nie było na jego skrzydle. Nie zgodzę się troszeczkę co do tego, że mówiliście, że Niedźwiedź grał cały czas tym samym ustawieniem. No przecież i tu jest zmiana w tej linii pomocy. No przecież tak naprawdę no to chyba Alvarez, gdyby nie kontuzja, to on by grał. I tutaj tej zmiany by nie było. Czy coś jeszcze? I fajnie się pokazał, no nie wiem, czy zwróciliście uwagę, Rondić. Do tej pory no to miałem wątpliwości, czy on wie w ogóle, o co chodzi w tym sporcie. Tak, dzisiaj dał z mojej perspektywy bardzo ciekawą zmianę. Parę razy tam poszarpał i pokazał, że potrafi biegać, przepchnąć się, wygrać piłeczkę. Także no może jeszcze coś z niego będzie. Natomiast no widzę całkiem generalnie cała drużyna przyzwoicie. Młodzieżowcy też chyba dobrze, natomiast w pierwszej połowie nie ukrywam, że były momenty, że zatęskniłem za Przybułkiem, bo było troszeczkę za dużo tam strat. Natomiast mecz bardzo fajny i przyznam się, że o ile się bałem straszliwie, jak będzie wyglądał ten mecz, myślałem, że nas ta Krakowia zdominuje, zwłaszcza przy naszych brakach kadrowych. Natomiast no, wyglądało to nad spodziewanie dobrze, z mojej perspektywy przynajmniej. No ja jeszcze tutaj tak ad vocem jeszcze powiem, że trzeba oddać królowi co królewskie i gdy trzeba krytykować, to my tutaj to czynimy, ale gdy trzeba chwalić, to chwalimy i muszę powiedzieć, że to nie za dzisiejszy mecz, tylko generalnie uważam, że nie wiem jak na jak długo oczywiście, mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej, natomiast widzę metamorfozę w Jordi. Widzę, że gra dla drużyny, to co pewno wielu z nas irytowało, to machanie rękami, takie ostentacyjne i tak dalej, to się zmieniło, gra bardziej dojrzale, bardziej właśnie tak jak mówię, dla drużyny mam wrażenie. No odnoszę takie wrażenie, że wrócił ten stary dzik, z którego żeśmy wszyscy oklaskiwali w tej, że tak powiem, już kultowej rundzie jesiennej. Walczy chłopak naprawdę. Było skandowanie. Było skandowanie jego pod zegarem, także to tak, też o tym świadczy, nie? No, tak, walczy szarpie, natomiast mam wrażenie, że jednak dostaje troszeczkę więcej tych piłek, czego na przykład na wiosnę nie było, albo było bardzo mało, dostaje więcej tych piłek, no chociażby ta bramka druga, fajnie Kerk mu zagrał na wolne pole, on jednak dużo biega, jest taki mega dynamiczny i biega od jednego do drugiego i dzisiaj praktycznie Krakowią, zawodnikiem Krakowi strzelił nam bramkę na 2-0, tak? Myślę, że dużo takich jest piłkarzy w Ekstraklasie, którzy by nie powalczyli, a on czasami o takie piłki, które by się wydawały już stracone, czy pewno wielu piłkarzy nawet by już dało sobie spokój, nie pobiegło, to on jednak biegnie i to trzeba mu oddać na pewno, że wygląda bardzo fajnie w tym sezonie, ma liczby też,
To też jest istotne na pewno i oby tak dalej. Mam nadzieję, że te demony, które tam w jego głowie były, już nie wrócą i będziemy tylko się cieszyć z niego i będzie rósł tak cała drużyna. Natomiast tak jak tutaj już mówiliśmy, no na razie nie ma co się podniecać, to jest pierwszy mecz. Jednak to mówię, jedna jaskółka wiosny nie cieni, natomiast ja się naprawdę bardzo cieszę, bo obawiałem się tego meczu, nie będę ukrywał. Tak mówiłem wcześniej, no te debiuty trenera Myśliwca nie wyglądały obiecująco i bałem się o to. Uraz Serafina, szoty teraz przed samym meczem, wiadomo, że na kilka ładnych tygodni wypadł Fran Alvarez. To mnie bardzo zmartwiło, bo liczyłem na tego chłopaka. Myślałem, że on będzie jednak tutaj rosnął dosyć mocno i każdy mecz będzie go tutaj przybliżał do coraz lepszej formy i będzie coraz silniejszym punktem naszej drużyny. No, natomiast no niestety złamany palec i myślę, że zobaczymy go pewnie, jak znam życie, w listopadzie dopiero i szkoda bardzo tego zawodnika mi. I obawiałem się właśnie tego. I tu wejdę ci w słowo a propos właśnie kontuzji Alvareza. Czy nie uważasz, że to, że Szechu był na boisku, to nie jest jakieś tam złamanie, powiedzmy, jedenastki czy tam dwunastki sztandarowej Niedźwiedzia, tylko to jest po prostu konieczność? Bo nie ukrywam, że to jest jedyny piłkarz, którego jest za co krytykować po tym meczu, no bo no coś tam próbował rozgrywać, natomiast no irytujące te straty, straszne podania, no nikt go nie atakuje, jest komu podać, on podaje do przeciwników, no, no dla mnie to jest nadal nie do przyjęcia piłkarz, no, w pierwszym składzie. No tak, no wiesz, no jak ktoś jest, że tak powiem, zwolennikiem trenera Niedźwiedzia, to może powiedzieć, no wiadomo, dlaczego Niedźwiedź go trzymał na ławce, prawda? Po tych stratach, bo to jest, no przynajmniej dwie takie mam przed oczami naprawdę, które mogły nam wyrządzić duże kuku. Ale też mam znowu przed oczami fajne jego zagrania i to jest taki piłkarz Dr. Jekyll i Mr. Hyde na razie, w mojej opinii. Tak? Że to fajne tak, to chyba z filmiku jakiegoś z YouTube'a. Tak, coś się zagra fajnego, ale za chwilę zrobić taką stratę, przez którą możesz dostać dzwona i naprawdę mieć problem. Nie wiem, no nieodgadniony jest ten Szechu tak na razie, tak naprawdę. Jest już rok w Widzewie, ja już tu mówiłem w Red Roomie, że ja w niego mocno wierzyłem, przychodził tutaj do nas jako chyba tam najlepsza szóstka bodajże w tej lidze albańskiej. Opinie miał tam niby dobre, wydawało się, że fajny chłopak, techniczny, na takim spokoju dużym. Momenty miał i wierzyłem w niego mocno, ale to samo było z Wilkiem Letniowskim. Też w Wilka bardzo długo wierzyłem i mocno się zawiodłem. Myślałem, że przygoda Szechu z Widzewem nieuchronnie dobiega końca. Teraz przyszedł trener Myśliwiec. No i generalnie, gdzie tam się ucho przestawiło, jeszcze można tak powiedzieć w sekrecie, trochę pół żartem, pół serio, gdzie tam się ucho przestawiło do jakichś tam gabinetów klubowych, to było słychać, że Norman i on już są na wylocie. Norman odszedł, wiadomo, zakotwiczył w Białymstoku. Szechu nie odszedł i przynajmniej myślałem, że do zimy będzie u nas i zobaczymy, jak się to potoczy. Obstawiałem, że jednak będzie mocno przyklejony do ławki, natomiast zmiana trenera, nowe rozdanie, trener Myśliwiec. Dzisiaj może, tak jak tutaj Tomek powiedział, może troszeczkę z braku laku. Trener Myśliwiec zagrał na dwie szóstki, tak jakby, na dwóch defensywnych pomocników. Tak, zobaczymy, jak wróci ten Alvarez, ale to jeszcze trochę poczekamy, więc myślę, że Julian ma teraz swoje 5 minut i jeżeli teraz nie wykorzysta tego momentu, to już chyba nic nie zmieni jego pozycji w klubie i w drużynie, bo teraz naprawdę ma dużą szansę. Natomiast jeszcze jest Sebastian Kerk, tak? Nie zapominajmy, który myślę, że będzie z każdym meczem więcej grał, będzie dostawał więcej minut, będzie dochodził tymi meczami do optymalnej dyspozycji i tutaj trener Myśliwiec będzie miał troszeczkę jakieś tam pole manewru, nazwijmy to, i zobaczymy. No sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. W ogóle dzisiaj, jadąc na mecz, zastanawiałem się,
jak trener zostawi środek pola. I mówię, pod kątem tego środka pola, tak sobie myślałem, że będzie można się domyśleć, jak on chce w ogóle grać w piłkę. Tak naprawdę, jaki on ten środek pola zostawi, bo domyślałem się, że parę stoperów będzie tworzył Żyro i Biza, bo jedyni, że tak powiem, sprawni stoperzy. Zastanawiałem się jeszcze przez chwilę, miałem w głowie, czy nie będzie chciał Patryka Stępińskiego przesunąć do środka obrony, natomiast jednak postawił na dwóch nominalnych stoperów. Można też było domyślać się, że Mato Miloš dostanie szansę, bo w tych meczach, w których chodził z ławki, dawał jakiś tam delikatny impuls, na pewno grał lepiej do przodu niż Patryk Stępiński i tą zmianę też można było sobie wydedukować, że tak powiem. Natomiast środek pola no, był dla mnie zagadką największą i zastanawiałem się, jak zestawi trener Myśliwiec ten środek pola. No, wyszedł Julian, wyszedł Marek, oczywiście to był jedyny pewniak, którego obstawiałem, to Marek, wyszedł z nim Julian i Dominik. No i nie wyglądało to jakoś fenomenalnie, ale też trzeba powiedzieć, że nie wyglądało źle. No, Dominik zagrał według mnie bardzo solidne zawody. Nawet Piotrek wspomniał piętka, fajne zagranie. Myślę, że Dominika trzeba przy jego nazwisku postawić na pewno plusik. Nie wiem, jak wy widzieliście to, ten środek pola. No, a nie martwicie troszeczkę brak Kerka w pierwszym składzie, zwłaszcza zważywszy na okoliczności, na kontuzję Alvareza. No on jednak musi być chyba faktycznie w tragicznej formie, czy tam kondycji fizycznej, no bo no, dla mnie to jednak, no Szechu to jest, kurczę, no tykająca bomba. Krakowia w formie ligowej, tak, no nie wiem, sprzed dwóch meczy, czy jakiś poważniejszy przeciwnik by nas tutaj dzisiaj skarcił straszliwie po tych jego babolach i no dla mnie to jest troszeczkę dziwne, że Kerk mimo tej jakości piłkarskiej to on zaczyna kolejne mecze na ławce zamiast grać od początku i ewentualnie wpuszczać Szechu z ławki, czy nawet rzucać tam jakiegoś młodzieżowca, a do przodu, nie wiem, tam, no Boże, kto tam biega u nas po prawej skrzydle? Terpiłowski, o, przepraszam. Troszeczkę martwi mnie to, że ten Szechu, że ten Kerk cały czas ławka. No, no ja myślę, że to jest jednak ta fizyka, nie? Zdecydowała. Jednak, że on jeszcze nie jest gotowy, żeby wyjść od początku i myślę, że to może też, wiesz, no tak sobie, że tak powiem kminie w cudzysłowie, może też trener chciał zabezpieczyć bardziej nasze tyły dwoma szóstkami, może coś tam, wiesz, coś trenowali. W tygodniu nie byłem na żadnym treningu, więc ciężko mi powiedzieć, jak to tam wyglądało, co oni tam trenowali dokładnie, natomiast no wybrał tak jak wybrał, no obronił się dzięki Bogu i 3 punkty zostały w Łodzi, co przed meczem nie było tak oczywiste i ja naprawdę bardzo mocno obawiałem się tego meczu, tym bardziej, że trzeba powiedzieć, że Cracovia obok Legii Warszawa to była jedyna drużyna w naszej lidze, która do tej pory nie zaznała jeszcze smaku porażki i teraz tylko Legia dzierży to berło w naszej lidze, a Cracovia ku naszej radości poległa. Widzę, że jest z nami Andrzej. Andrzej, dawaj. Ty to widział. Jaki ty masz dobry wzrok, nie? Cześć, witam wszystkich. Właśnie wszedłem do domu po powrocie z meczu, więc super początek nowego trenera. Muszę powiedzieć, że jak dla mnie to Myśliwiec wszedł do klubu z drzwiami i chyba z drzwiami z framugą. Naprawdę bardzo odważne decyzje na początku. No, posadzić kapitana na ławce na dzień dobry. To się opłaciło. Ma to Miloš naprawdę dobre zawody. To jest bardzo ciekawa rzecz. Nikt tu chyba tego jeszcze nie poruszył. Konfa w piątek bodajże. Na konfie był Ernest. To normalnie to jest znak, że taki piłkarz ma raczej szansę zagrać w składzie. To też był jeden zresztą z pupili Janusza. No i Ernest dzisiaj nie wstał z ławki.
I w zasadzie... Wiesz co, rzeczywiście potwierdzę to. Ja tego nie zwróciłem na to uwagę, teraz o tym mówisz, ale wcześniej to ja jestem przekonany, bo ja to sprawdzałem. Za każdym razem, jak był piłkarz na konferencji, to zagrał w meczu. No tak. Na 100%. Tak, to... Możecie sobie to sprawdzić, bo ja to sprawdziłem wszystko. Tak wszyscy trenerzy robią, więc nie wiem, być może tam był jakiś uraz wczoraj czy dzisiaj, ale no to też jest ciekawa sytuacja, no bo Ernest na pewno był jednym z takich ludzi, na których stawiał mocno Janusz. No i w sumie w tym sezonie już tam jakąś bramkę na Jagiellonii strzelił, więc to też ciekawie wypadło, no ale ogólnie widać było to, co mówił Zizu na początku, że w końcu spadł mi taki ciężar, otwarte głowy, widać było, że jednak te wymiany w środku pola są na dużo większej pewności, na dużo, dużo większym luzie, nie było takiej nerwowości, nie było tych gestykulacji, nie było tych takich podań na alibi. No i to mnie naprawdę pozytywnie zaskoczyło, no bo wyszliśmy takim składem, no bez Hiszpana w środku, bez dwóch stoperów, którzy grali do tej pory, bez Terpiłowskiego, bez Stępińskiego. No także powiem, ja jestem podbudowany. Większość zagrała nieźle, Szechu zagrał średnio. Klimek moim zdaniem to grał słabo, akurat grał przy tej trybunie, gdzie tam siedzieliśmy. W tej pierwszej połowie no to tak mało się pokazywał do gry, był przyklejony do linii, coś tam próbował wrzucać, ale no mnie nie przekonał. No właśnie, kogo byś wystawił na koronę? Klimka czy Kaczy? No wiesz, no ja nie wiem, jak to kolano Tkacza wygląda, no ale zakładając, że Tkacz jest zdrowy, to na mnie zrobił lepsze wrażenie. No ale oni też trochę mają inne predyspozycje. Ja bym pewnie wyszedł Tkaczem, no ale wiadomo, trener wie lepiej. Że ogólnie na plus, naprawdę na plus. Fakt jest, że Krakowia nam tam dużo nie pokazała. No mieli ten słupek, mieli tam tą sytuację sprokurowaną przez Ibizę. Ale ogólnie zagrała chyba poniżej oczekiwań, więc to też pomogło, ale ja jestem zbudowany. Byłem pełen obaw, jak tam Daniel zacznie. Zaczął świetnie. No i zobaczymy. No. Widzimy się w Kielcach, myślę, w piątek. No. Oby powrót był równie radosny jak dzisiejszy. No tak. Pewno te Kielce dadzą nam kolejne tutaj odpowiedzi, jak trener Myśliwiec będzie chciał grać, jak będzie nasz widzę wyglądał. Wiecie, ja sobie tak sobie myślę, bo tak mówimy, że ta Krakowia może nie pokazała czegoś wielkiego, a ja bym nam ją umniejszył, pocieszmy się trochę. Może to my, żeśmy zagrali naprawdę dobry mecz i my, żeśmy zneutralizowali trochę tą Krakowię. Pamiętajmy, o czym też pewno mówił Czało na briefingu przed meczem, że trener Myśliwiec dobrze zna się z trenerem Zielińskim i to też pewno był dodatkowy smaczek, że stanęli naprzeciwko siebie. Można powiedzieć, że mistrz kontra uczeń. Uczeń dzisiaj wygrał. I to też pewno fajna sprawa dla trenera Myśliwca. No dużo było takich dzisiaj takich smaczków, tak? Począwszy od tego, że jednak ten trener Myśliwiec debiutował, tak? W Ekstraklasie. To był pierwszy jego mecz w tak dużym klubie jak Widzew, z taką otoczką i tak dalej, i tak dalej. No para stoperów, tak? Która pierwszy raz zagrała ze sobą tak naprawdę. Ten Ibiza, który dopiero co do nas przyszedł. Chłop został, tak jak mówiłem na początku, rzucony na głęboką wodę. Pierwszy raz poza swoim naturalnym środowiskiem, czyli tą La Ligą drugą, w której grał ostatnimi czasy. Tak mówiliście, no to jeden ten zapalnik, który zrobił, ale tak to oceniam naprawdę chłopa bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie. Myślę, że jak na debiut, to naprawdę spoko debiut był. No ale Mateusz, no na pewno dzisiaj Mateusz był szefem tej defensywy i mnie osobiście naprawdę zaskoczył im plus i oby tak dalej. Zobaczymy, jak teraz trener Myśliwiec zachowa się w następnym meczu, bo tak wiemy, po pauzie wraca Luis da Silva. Był taki moment w drugiej połowie meczu kontrolnego z Niczem, że ten da Silva był ustawiony na boku obrony, co według mnie było bardzo fajnym manewrem i wyglądał obiecująco. Także kto wie, może ta rywalizacja
nabierze kolorytu. Wiadomo, że Serafin pewno w październiku, nie wiem czy wróci, no myślę, że będzie ciężko, żeby wrócił do nas jeszcze w październiku, aczkolwiek życzę mu, żeby wrócił jak najszybciej. Ale na pewno rywalizacja jeszcze nikomu nie zaszkodziła i to wygląda obiecująco. No ten Sebastian, w którym pokładam bardzo duże nadzieje, też myślę, że z każdym meczem będzie rósł nam i może dać naprawdę duże, duże alternatywy na środku pola i duże możliwości. To jest taki chłop, który swoją grą może sprawić, że ten środek pola będzie zdecydowanie lepiej wyglądał w naszym wykonaniu i poczynania tej środkowej linii mogą mieć dużo lepszą jakość niż do tej pory. Więc fajnie, no Szechu wiadomo, no dostał się szansę, ja cały czas nie jestem przekonany, sorry, do jego, ale też bym go tak nie potępiał w Czambu po dzisiejszym meczu, bo tak jak mówię, no miał według mnie podobną ilość dobrych zagrań, co złych, no. A tak jeszcze, jakbym tak chciał kogoś wyróżnić, to według was trzech najlepszych piłkarzy dzisiaj, którzy tutaj nas ponieśli do tego zwycięstwa, kto w waszych oczach? To jeśli ja mogę, to może nie był najlepszy, ale na pewno bardzo dobrze zagrał Marek Hanuszek. To jest powrót do jego takiej dyspozycji, do których nas przyzwyczaił, czyli mnóstwo odbiorów, czyli walka, nieustępliwość, był bardzo, bardzo mocno pod grą. Na pewno Mateusz Żyro, super mecz, zaskakująco dobry, czyścił. No i chyba do tego trzeciego to tak ciężko wymienić. Na pewno dałbym Fabio za tą asystę. Prawą nogą, to też ciekawe, że złamał i dorzucił prawą nogą. To ta trójka może, powiedzmy, versus oczekiwania, to na pewno dla mnie na duży plus. No, jeszcze bym dodał jednak Bartka, nie? Który no fajnie uderzył krótę głową. No, Bartek wiadomo jakimś tam wielkoludem nie jest, ale naprawdę fajnie wyszedł do tej piłki, złożył się. No i tak bardzo, bardzo mi szkoda, że nie wszedł mu ten rzut wolny, bo piłka była naprawdę bita. Z mojej perspektywy z trybuny była naprawdę dobrze uderzona i tam ten bramkarz Krakowi musiał mocno się spocić, żeby ją wyciągnąć i bardzo mi było szkoda, że nie weszła, bo to była kolejna pewno do portfolio Bartka, kolejna fenomenalna bramka z rzutu wolnego. Halo, halo? Słychać mnie? Słychać. No ja jestem chwilowo zajęty, ale widzę, że przestałeś mówić, więc poczułem się wywołany. No dla mnie... Muszę gardło. Jakbym miał powiedzieć trzech... Aha, tylko nie dezynfekuj. Jakbym miał wymienić trzech najlepszych, na pewno Bartek. Mimo wszystko. Milosz i pewnie Żyro. Asysta Fabio, czy tam Fabio dosyć nieźle, no ale mówię, ciężko mi jest jakoś tak, kurczę, no po jednym meczu jakoś sobie tutaj nie wyobrażam oceniać jakoś super tych zawodników, bo uważam, że każdego z obecnych zawodników w kadrze stać na więcej. Myślę, że mieliśmy dużo, dużo meczy na lepszym poziomie za trenera Niedźwiedzia jesienią na przykład. Więc no tak jak ja mówiłem na początku, no ja tam po jednym meczu nic nie będę wyrokował, czy ktoś zagrał super, czy nie super. Akurat w tym momencie to było najważniejsze 3 punkty. Zagraliśmy solidnie. Bartek faktycznie trochę, Bartek mi się najbardziej rzucił w oczy, bo też największy zjazd zaliczył w ostatnich meczach, tak mi się wydaje. Od momentu, kiedy wspomniał w Kanał Plus o tym, że być może odejdzie, czy tam oferta z zagranicy będzie rozważana, to od tamtego momentu mam wrażenie, że Bartek obniżył loty mocno. No i dzisiaj to był taki mecz, gdzie właśnie mi się to rzuciło w oczy najbardziej, że wrócił na właściwe tory. Może to jeszcze nie jest to, co prezentował wcześniej, ale był
dużo bardziej skuteczny, aktywniejszy był, praktycznie w każdej akcji brał udział, więc jakby to mi się dobrze mocno rzuciło w oczy, a co do reszty, no to po prostu zagrali wszyscy solidnie. To, że mamy wynik 2-0 na 0 z tyłu dla Rawasa, brawa, bo też miał parę sytuacji, które było dużo tych wrzutek i po prostu no musiał, przepraszam, musiał do tych piłek często wychodzić, piąskować i radził sobie z tym sobie całkiem nieźle. A co do reszty, no to po prostu jakby wyciągać wnioski po jednym meczu, no to wydaje mi się, że to nie tędy droga, przynajmniej z mojej perspektywy tak wygląda. Jeżeli chodzi o ten strzał w ogóle Bartka z rzutu wolnego, no to z pozycji telewizora wyglądało to po prostu tak, że ten strzał szedł troszkę za bardzo w środek i dlatego nie wszedł. A jeżeli chodzi o strzał Tkacza, no to strzał szedł w środek, a odkręcał się na zewnątrz bramki. I co? I myślę, że są jakieś dobre podwaliny. No zgadzam się z tym, że Myśliwiec jako trener to jest kontynuacja, a nie nowa filozofia. Pewnie swoje schematy gry i pewnie swój sposób gry będzie wdrażał, ale to nie będzie na pewno coś takiego, że graliśmy ładnie, to będziemy grać brzydko. Raczej to będzie po prostu coś pomiędzy i też trzeba być wdzięcznym za to, że jednak trener Niedźwiedź się trafił, bo zresztą on mówił chyba, nie? Nawet na konferencji którejś, że krótki ten czas jest jego pracy i on tutaj będzie chciał raczej uwypuklić jakieś nasze dobre strony i tam ewentualnie coś dodać od siebie. Te tych cech dobrych na Widzewie, jeżeli chodzi o zespół, to coś tam jednak mimo wszystko jest. No nie można powiedzieć, że ten zespół był jakiś dramatyczny, albo że w tym zespole brakowało jakości, tylko pewnie coś się wypaliło. No niestety czasami tak bywa, że pewne rzeczy przestają funkcjonować na linii trener-zespół. Najprościej jest wymienić trenera, a nie pół składu. No, takie są realia gier zespołowych. Ale też trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze, że nam się trener Niedźwiedź trafił, bo w końcu Widzew zaczął grać w pewien sposób i wygląda na to, że będziemy to kontynuować, a z reguły to wyglądało tak, że jak przychodził przepraszam, jakiś trener nowy, to praktycznie cała gra Widzewa i pół składu się zmieniała w najbliższym okienku z racji tego, że trener miał kompletnie inną filozofię gry. Nie było po prostu spójności w tym wszystkim, to jak ten Widzew tak naprawdę miałby w przyszłości grać, więc to jest na pewno duży plus. No co na pewno zauważyłem, to te zmiany. To na przykład w mojej ocenie na duży plus względem tego, co prezentował trener Niedźwiedź, ale to być może kwestia tego, że trener Niedźwiedź miał przyzwyczajenie do pewnych zawodników. Każdy ma tam swoich ulubionych, mniej ulubionych graczy, bardziej zawodników, których się bardziej lubi i których mniej się lubi. Mimo że pewnie większość kibiców myśli, że nie powinno coś takiego występować w sporcie drużynowym, ale myślę, że to występuje na każdym szczeblu, że każdy trener ma tych swoich ulubieńców, zawodników, na których stawia, mimo że są w słabszej formie. Myślę, że to jest problem wielu trenerów i no tutaj te zmiany dosyć, chyba nie wiem, czy wszystkie wykorzystaliśmy, chyba tak, jeżeli się nie mylę. Więc no szybka reakcja na to, co się działo mniej więcej na boisku. Jeżeli widzę, że zaczął troszkę słabiej, to zaraz były zmiany i to uważam za duży plus, bo trener Niedźwiedź często przeciągał te zmiany, co uważam było bardzo często błędem i nigdy tego nie rozumiałem, bo jakby ławka ławką może być słabsza, może być nie do końca dojeżdżać do pierwszej jedenastki, która wychodzi na boisko, no ale też trzeba pamiętać, że jednak zmęczenie przychodzi i no te wybiegane kilometry robią różnicę, więc no na pewno dla mnie to jest duży plus i myślę, że to będziemy kontynuować i że to będzie szło w dobrą stronę. No tak, no wypada tutaj trzymać kciuki i liczyć na to, że będziemy tutaj tylko coraz lepiej wyglądać i ta filozofia trenera Myśliwca będzie się tutaj rozwijać, będzie coraz bardziej wdrażana i my jako kibice będziemy mogli to naocznie zobaczyć. W każdym meczu coraz więcej tych detali będzie widocznych. Trzeba powiedzieć, że bardzo szybko ten mecz następny nas czeka, bo już w piątek gramy w Kielcach, więc znowu drużyna nie ma za dużo czasu, żeby popracować.
Trener Myśliwiec, ten początek naprawdę dosyć intensywny. Mało czasu na pracę, dużo tych meczy. Teraz dwa mecze wyjazdowe, już tak jak mówiłem, w piątek gramy w Kielcach. Później w następnej kolejce jedziemy do Gliwic, później dopiero wracamy do Łodzi na mecz bodajże ze Stalą Mielec, z tego co się mylę. I tak jak tutaj wspominaliśmy, no, zobaczymy po tych dwóch meczach wyjazdowych, gdzie będziemy. Jeszcze w międzyczasie bodajże chyba nam się tam wplącze jeszcze Puchar Polski. Więc to też będzie szansa, przynajmniej dla niektórych piłkarzy, którzy grają mniej. Ja cały czas jestem ciekawy tego Rondicza, bo chciałbym go zobaczyć w jakimś tam dłuższym wymiarze czasowym. Myślę, że ten Puchar Polski to będzie dobra taka możliwość, żeby zobaczyć go w jakiejś dłuższej perspektywie czasowej i coś więcej wtedy będziemy mogli o nim powiedzieć. Dzisiaj myślę, że w miarę pozytywna jego była zmiana. Troszkę tam próbował poszarpać do przodu. Trzeba w miarę tam pozytywnie to ocenić. Oczywiście nie było to jakieś nie wiadomo co wow, ale myślę, że jakiś tam malutki plusik przy tej zmianie też bym postawił. No przede wszystkim bardzo się cieszę, że wygraliśmy ten mecz, bo tak jak mówiłem na początku, obawiałem się trochę tego meczu. Z racji tego, że ta Krakowia niepokonana, z racji tego, że ta zmiana trenera i tak dalej. Te kontuzje też nie napawały optymizmem, które były ostatnio w naszej drużynie właśnie w postaci Szoty i Alvareza. Szczególnie ten Alvarez mnie zmartwił przed meczem, że go braknie, bo jednak trzeba powiedzieć, że w tej naszej środkowej linii to jednak była taka jasna postać naszej gry i troszeczkę mnie to zmartwiło. No, udało się wygrać. Super fajnie. Przede wszystkim myślę, że tak jak mówiłem tutaj wcześniej, że da nam troszeczkę oddechu. Drużyna pewnie też będzie patrzeć z optymizmem na następne mecze, bo wiadomo, że jak przychodzi nowy trener, jakieś nowe założenia są, to takie trzy punkty zawsze dają pozytywnego kopa, co by nie gadać, i drużyna może mieć taką świadomość wewnętrzną, że to, co robimy, ten kierunek, który obraliśmy, jest dobrym kierunkiem, przynosi jakieś wymierne korzyści, wygraliśmy, więc myślę, że to jest taki impuls dodatkowy do pracy, do tego, żeby podążać tą ścieżką, którą wyznaczył Daniel Myśliwiec i no i co, no i oby tak dalej. No, myślę, że to, Patryk, chyba będziemy sobie tutaj kończyć, tak? Nie chyba, tylko na pewno, bo ja niestety muszę kończyć, także z mojej strony to jest dzisiaj na tyle i tak pokój miał trwać do 20, ale niestety po prostu nie dam rady dzisiaj tego dłużej pociągnąć. Ja wiem, że fajnie się słucha Redrumów 3 godziny i gada do 23, ale to nie jest ten dzień. Jest niedziela, też tutaj jesteśmy po meczu, pewno jutro każdy z Was ma jakieś tam obowiązki. Więc pogadaliśmy trochę tutaj na gorąco po meczu Widzew Łódź Krakowia 2-0. Zwycięski debiut Daniela Myśliwca. Trzymajmy kciuki. W piątek kolejna potyczka. Miejmy nadzieję, że wrócimy starczą z Kielc i obierzemy kurs na zwycięstwo, na nowe rozdanie, że to się wszystko fajnie potoczy. No i co, trzymajcie kciuki, lajkujcie Red Room, obserwujcie Red Room, pamiętajcie też, że jesteśmy na YouTubie, subskrybujcie kanał na YouTubie, bądźcie z nami, o następnym pokoju będziemy Was informować tutaj na Twitterze. I co, to był Red Room 56, po zwycięskim debiucie Daniela Myśliwca widzę wygrywać się z Krakowią, pewno wszyscy jesteśmy zadowoleni. Życzymy Wam miłego wieczoru i do widzenia. Trzymajcie się, dobrej nocy.